To, co w tym odcinku zobaczycie, to jest jedna wielka tragedia. Instruktorka, znana, popularna, nawet tutaj się u niej szkoliła, poszła na paznokcie w North Carolina, gdzie mieszka 10 milionów ludzi. I co ciekawe, zapłaciła $60 za jedną dłoń. Zadaniem stylistki było to, aby odwzorować zdobienie, które przyniosła Anastazja do salonu. Uwaga, jest teraz mega szok, ponieważ zobaczyliśmy coś, czego w życiu w PCS-ie nie widzieliśmy. Nagraliśmy już chyba z 80 odcinków. To był hit. I to był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy takie coś. Nie możesz tego pominąć. In this video I'm going to the worst rated nail salon. O, Anastazja, znam ją i lubię. Ej, a ja poszła? Się zauważyłem w komentarzu właśnie, żebyś skomentowała tę osobę. Anastazję, tak. Znam, lubię, nawet się szkoliłam online. A skąd wiesz Anastazję? Przecież na... Anastazja, teraz Hilton, ale wcześniej miała takie trudne nazwisko. Ale wiecie co? Edyta nie wiedziała, jak wyszukać jej drugi kanał. Dajmy jej? Teraz protipa. Nailką? Tak, ma. Nawet nie wiedziałeś, że ma drugi kanał. Ja nie wiedziałam, że ma drugi kanał. To jest pierwszy kanał czy drugi? Nie wiadomo, który był pierwszy, trzeba było sprawdzić, więc sprawdźmy to, zweryfikujmy prawdę. Klikasz w kanały i wtedy widzisz, że ma... Ach, kanał. Tutaj, no tak, 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 no. A zawsze tak jest? Nie można ukryć? Można ukryć, jeżeli tam nie dodasz, to można ukryć. Ale zazwyczaj ludzie się chcą dzielić takimi informacjami, żeby ludzie przechodzili. W jednym nagrywa w języku rosyjskim, a w drugim w języku angielskim. No tak, 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 no, 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 no. No i super, Edyta, to jest dobra, dobra alternatywa dla osób, które nie potrafią... Dalej nie odpowiedziałaś na pytanie od Pawła. Jakie? Przecież to jest Nailką. Nailką to Anastazja. Skąd znam? O kurde, to już chyba... Nie skąd znasz, skąd wiesz? Że to jest Anastazja? Bo ją znam, bo się u niej szkoliłam. Tak zbijałaś z nim piątkę? Nie, ale znam z internetów ją. W sensie, ja ją znam, ona mnie nie. Chyba. To pora co zmienić. No dobrze, no to zobaczmy, jak Anastazja zareagowała na wizytę w najgorszym salonie. Nie wiemy gdzie jeszcze, bo dopiero może w filmiku się dowiemy. I nie wiemy też, ile paznokciowych błędów zanotuje w mojej wielkiej księdze paznokciowych błędów. Ciekawe, trochę ile... lubię z tego, bo wiemy, gdzie była na paznokciach. Tak? W opisie pisze, w północnej Karolinie. Tak? O, dobra. No to North Carolina? Ona na pewno tak. Swoje będzie błędy. Czy tam rzeczy, co się jej nie podobały, opowiada o nich? Ja będę może coś dopowiem, albo powiem, że się zgadzam, tak, 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 albo coś dopowiem, to zobaczymy. A wiesz, dlaczego tam poszła? Do tego salonu? Nie. Bo miała zakład na swoich zajęciach z marketingu. Tak? I poszła do tego salonu. Tak? Tak. A jest to tutaj napisane, tak? W opisie. A, i sobie przetłumaczyłeś i to, no to super. Nie przetłumaczyłem, w sensie, tak, w głowie. Normally I do them by myself and very rarely I trust someone to do my nails, but usually I don't. And this time I'm going to go to this worst rated salon. How do I feel about this? I'm terrified. A, czyli normalnie nie ufa nikomu, żeby dać swoje ręce i zrobił mu paznokcie, no... A to, czy to z perspektywy instruktora nie jest źle? Bo powinieneś włapać doświadczenia, błędy innych osób, dzięki temu wie więcej, co może dać swoim właśnie dlatego kursantom. Nie chcesz mieć tych błędów na swoich paznokciach. Dlaczego nie? Bo idziesz, doświadczasz i wiesz, jakie błędy popełniam inni, obserwujesz ich pracę. Ale ona szkoli i ona widzi te błędy i ona szkoli stacjonarnie i cały ale czas... tak by miała więcej wiedzy. Czy to nie jest, wiesz, odbieranie tak. Sobie możliwości na zdobywanie nowych możliwości, wariantów, bo każdy człowiek jest inny, może popełniać inne błędy? No, ale nie kosztem swojego zdrowia. I picked a design that I like from Pinterest and I'm going to show it to the nail technician. And just hope that they will do something that looks like this. Takie trudne zdobienie wybrała. To jest konstrukcyjne zdobienie, czyli takie, które trzeba... Nie dzieje się wszystko na powierzchni już zbudowanego paznokcia, tylko trzeba to skonstruować, czyli szkielet pewnie, na szkielet folię podbijać, czy tam jakieś rzeczy dać, potem zalać mlecznym i to tak przecieniować. A to są siatki czy folia? Nie, to są takie folie podbijane albo po prostu takie kawałki zatopione, no. Słuchajcie, ona wybrała sobie takie trudne zdobienie, stylizację trudną, idąc do jednogwiazdkowego salonu. Ale nie jest to specjalnie, żeby trochę go upokorzyć? Mimo wszystko? No nie, właśnie powiedziała, że ona nie chce nikogo upokorzyć. Ale, że ona dobra, nie... ale to, że powiedziała, że nie chce, ale idziesz do najgorszego salonu i wybierasz jedno z trudniejszych zdobień, jakie możesz oczekiwać. Myślę sobie, Paweł, że jakby ona poszła do najlepszego salonu, by jej tego nawet nie zrobili. Myślisz? I'm ready to go there. This is what my hand looks like now. Ma długą płytkę, bardzo nachodzą jej wały, fałdy lateralne na paznokcie, więc to nie jest zbyt proste. Ale ogólnie paznokcie ma ładne, zdjęła sobie już stylizację, czyli są gołe. And I wanted to book an appointment just to be sure that and they said that there's no need to. Aha, dobra, ona się chciała umówić na wizytę, ale powiedzieli, że nie muszę, że nie trzeba się umawiać, po prostu wchodzisz z chodnika, nie? Co? Z chodnika wchodzisz i od razu masz wizytę. Co z jednej strony plus.
Bo kurde, umawiasz się do stylistki, musisz czekać na termin, a albo ty od czekasz buta... jak ten godzinę albo dwie. No właśnie. I nie raz nie wiesz, widziałam. Czy cię przyjmą, czy nie. A tu się zaskoczyć, na przykład w salonie będzie 10 stanowisk. No. Fabryka. No właśnie, fabryka paznokci, Willy Wonka, nie fabryka czekolady. Nie raz widziałam, jak tutaj też się nie było zapisów, nie? I dwie kobiety nawet czekały. I one siedziały i czekały na te pas, zamiast się wziąć umówić, nie? Ale wiesz, lepiej czekać godzinę niż dwa tygodnie. Lepiej czekać dwie godziny niż się umówić i iść do domu i przyjść na odpowiednią godzinę i przez te dwie godziny możesz tyle rzeczy zrobić. Uwaga, 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 szybkie pytanie. Wygrzebałem gruby dokument statystyczny, w którym to jest informacja, że w 1970 roku... Czyli jeszcze nikogo z nas nie było na świecie. Dokładnie. Ja 13 lat później się urodziłem. Ty 15. Zgadnij, jaki był koszt manikir w salonie. No ale wtedy... A jaki, typowy manikir. A ile się zarabiało, to wtedy można... $13. 20? Hania. Czekaj, tak mi się kojarzy, że w tamtych czasach lalka Barbie kosztowała $3. To ile mógł kosztować? No dobra, no to manikir? Ja mogłam dać z 5 dolców, no. Ja mówię, że z 15. To była droga usługa i kosztowała $50. Zaskoczyłem was, widzę. Macie duże oczy. Jocie, kręca, no. Grubo. Konkret. Okay, I'm here. I arrived. Wish me luck. Mam trochę taki mały problem. Jak? Bo ta osoba powiedziała, że to jest jednogwiazdkowy salon. A teraz ma? Według Google jest to 3,3 gwiazdki w North Carolina. Według Yelpa jest to 1,5 gwiazdki. Ona powiedziała, że szukała salonu, który ma jak najwięcej jedynek, nie? Może być jedynka, piątka, nie? Rozumiecie, o co on ma 32 opinie, tylko na Yelpie. To mało. No to zobaczmy, co powie on. Salon itself looks pretty good. I would say it doesn't look cheap at all. I really like the interior, how it looks inside. It's pretty clean. And I would even say stylish. It's good. No właśnie, bo tak to ona też mówi, sam w sobie wygląda dobrze ten salon. Duża, jasna przestrzeń. Ładnie wygląda urządzony. Na czysto nawet. Tu jakieś dyplomy czy certyfikaty, pierun wie co. Patrz, jakie fajne krzesła. Czyli póki co 6 stanowisk. Tertiale. Tu są 3. Tu są 3. Nie, tam są chyba 2. 2. 3. Nie, patrzę 3. Czyli 9. Czyli właściwie mogą mieć tak, że klientka wchodzi z buta i... Chyba, że dzwonią szybko po... fabrykę po prostu. Dzwonią szybko po stylistkę. Ej, chodź szybko, bo klientka przyszła. Uwaga, szybkie pytanie. Zgadnijcie, jaka była średnia płaca dla pracownika w salonie stylizacji paznokci między 2012 rokiem a 2016 rokiem. Czyli średnia płaca za jedną godzinę w dolarach. Tak. $10. $17. $13. $9, a średnia wszystkich pracowników to była $20. No to teraz jeszcze mam dodatkowe pytanie. Czy potrafiłbyś takiego paznokcia zrobić w salonie? Na dziś dzień swoimi produktami, które masz. Akrylem, tak ona. Mam podobny cover, ale mam podobny cover, może nie byłyby identyczne, bo łożysko by było troszeczkę... Nie, poszłabym... No nie, bo ja pracuję bardziej żelem. Żelem bym zrobiła, bo mam taki żel, ale jakbym miała akrylę, to pewnie jakbym pracowała na co dzień akrylami, to bym miała więcej możliwości tych coverów. Coś bym pokombinowała, może bym sobie proszki trochę pomieszała. Czyli zrobiłabyś. Tej samej marki. Chyba bym sobie po prostu stworzyła taki proszek akrylowy. No. Tak, folię mam. Jak Entasy deklarowała się, żeby zrobiła. Tu mamy modelkę, tu mamy panią, która może zrobić takie paznokcie, czyli stylistkę. Ale jakbym pracowała w salonie, a ja nie pracuję w salonie. Ale Przejak zapytał, na dziś dzień z tymi produktami, co masz, czy jakbyś dzisiaj, jutro odpalała salon, czy byś była w stanie je zrobić? No tak. Kurde, za pierwszym razem może by mi nie wyszło, ale za drugim już bym wiedziała, co spierdzieliłam i bym to poprawiła. Co wiemy z odcinków paznokciowych. Ci tam gadają, a ja mam do ciebie prośbę, mój drogi widzu. Wbij 1000 łapek i Hania doda do naszych nagrywek, żebyś Edyta zrobiła Hani takiego challenge. Paznokcia w serii testów. Uwaga, pamiętajmy. To bym wolała sobie zrobić. Mamy ograniczony czas do nagrywek. Edyta, masz to tylko jedną godzinę. Jak chcesz zrobisz, takiego? Tak zrobisz. Taki czy wolisz, żebym sobie zrobiła? No, jednego. No to może być. No dobra. And she calls someone else, they start speaking Vietnamese and then they ask me to sit on another table of another nail technician. Czyli do poprosili, żeby mi sobie jednak gdzie indziej usiadła, bo chyba przy tej stylistce chyba by to nie pykło, nie? Dzwonili po inną, która się podejmie. And once she took my hand, I could tell by this confident
move, like how confidently she holds my hand, that this is an experienced nail technician. Like I can immediately tell. Tak. To ona tutaj Anastasia powiedziała, że mogła stwierdzić, bo po tym pewnym chwycie, jaki ma ta stylistka, że to jest doświadczona osoba. Ja też tak mam, też to czuję. Osoba niedoświadczona tak delikatnie cię łapie, ledwie cię trzyma, jakby trzymała, nie wiem, piórko motyla, nie? A doświadczona osoba, nie że mocno, tak. Nie że mocno, ale pewnie, stanowczo, że ta klientka się czuje się bezpieczna. Ma się czuć bezpieczna. To mam tutaj pytanie, czy doświadczona znaczy dobra? Dlaczego pytam? Są piłkarze, którzy grają w drugiej lidze, no nie, i mają 20 lat doświadczenia albo 10 lat doświadczenia, a jednak nie są na poziomie Lewandowskiego, który gra krócej od nich. Doświadczona nie zawsze znaczy, albo przeważnie nawet nie znaczy, że jest dobra, że a potrafi wszystko. Czy na przykład na szkoleniu doświadczona osoba laikowi nie może powiedzieć, ej, chwytaj mocno za paznokcie i się okaże, że to jest jednak laik, bo dopiero zaczyna? Odbył dopiero jedno szkolenie i to sobie tak wbił w głowę, muszę chwytać pewnie za paznokcia. A on na przykład grał w długo bilarda i wie, że kij też trzeba mieć mocno i może sobie to wbił po prostu w głowę? Aha, i że po prostu ktoś pomyśli sobie, że to jest ktoś doświadczony, tak naprawdę to jest laik. Tak. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Instead of an armrest, they use toilet paper or some other kind of paper roll. Co? No tak, Anastasia też zauważyła. Zamiast podkładki to wzięli jakąś rolkę papieru, ręczniku papierowego. Była pokazana stylizacja. Co? Wyższy level ręczniczka. No. Ale powiem ci, czuję lekkie podniecenie na to patrząc. Nie ma rękawiczek. Czekaj, już ci tłumaczę dlaczego, no. Bo jesteśmy coraz to bliżej łokcia. Z odcinka na odcinka zbliżamy się do łokcia. Czy to jest paznokciowy błąd, który mogę zanotować? Że co? Że nie ma podłokietnika, tylko jest ręcznik papierowy, tak? To notuję. Co, jak ja już patrzę, zdobienie, jak już mam w głowie, z tyłu głowy, nie? Zdobienie, które chciała Anastazja. A widzę kobietę! Już pomijając fakt, że bez rękawiczek. A widzę kobietę, która bierze do ręki kwadratowe tipsy i chce je przykleić, a ma zrobić sztylet. Tu ja już widzę Velociraptor, nie? Czy kwadratowy tips pod paznokieć, który ma być kształtu sztyletu, tak? No, migdała sztyletu. To no, kolejny sztyletu. Błąd, który mogę zanotować mojej księdze? Tak, a zdecydowanie. A czekaj, czy to zły na pewno dobór tipsa do kształtu paznokcia. A jeśli nie ma innego tipsa, tylko ma taki i sobie go wypiłuje, to nie jest błąd. Jest to błąd, bo ten paznokieć będzie wyglądał, jak wyrżniesz krawędzie dolne, to będzie takim hakiem. Jak wyrżniesz krawędzie dolne. No musisz, bo jak chcesz mieć szpic, to musisz je nawet wypiłować. Nawet jak w pierwszym położeniu takiego akrylu dopiero potem zaczniesz piłować? No, bo to i tak będzie kształt tipsa. Okay. No, tu węższą tragedię, chyba że zostaną przy kwadracie. Może Anastazja powie, o kurde, widzę dokąd to zmierza, może powiem, żeby została przy tym kwadracie. Zobaczymy. And once I sit down, I realize that this salon is not what it seems. Because once you give a closer look, you see the brushes that are not very clean. They're all covered with dust and glue and product leftovers. Bałagan na stanowisku pracy. Uwalone, zniszczone pędzle. Bardzo zniszczone. Powiem, w tym odcinku mam co robić. A mam pytanie. Jak oglądałeś szkolenia od Chris... Jak się nazywa? Przypomnij mi? Ta osoba? Tak. Anastazja. Anastazji. Tu używała w nich rękawiczek? Oczywiście! Bo tutaj nie odnotowałam, żeby zwróciła na to uwagę, tylko zwrócę uwagę na pędzle, a te rękawiczki jeszcze nie. Może do tego... Czemu się czepiacie pędzli? Przecież to się pracuje i to się zużywa. I co tu jest? Ale nie, mi chodzi o włosie. Ono jest całe ulepione. Ono nie jest dobrze wychowywane. Ono jest zniszczone. Ono nie jest dobrze wychowywane? Ono jest przechowywane. Przechowywane. Tak. Probably a good thing I'm doing acrylic, because I'm not going to put my hand inside of this lamp. Oh. It's working with this hand. I was recording another video, so I did manicure, so there were no excess cuticles. Aha, dobra. Anastazja już miała zrobione skórki, bo wcześniej coś tam nagrywała wideo, więc opracowanie skórek na błonku wszystkiego odeszło, więc dużo pułapek już ich ominęło w tym salonie. Tylko musieli nałożyć stylizację tak naprawdę, ale tutaj została... Anastazja się zdziwiła, że nie używali żadnych preparatów do odtłuszczenia płytki, do przygotowania, tak? Zaraz zobaczmy. A sandband, an electric nail file, the sandband was used. I could clearly see some leftovers of the product on it to take off this remaining gel. Zużytą, czyli tak, Anastazja powiedziała, że tam coś jeszcze zostało po jakiejś stylizacji poprzedniej, coś tam robiła i stylistka wzięła nośnik z opaską ścierną, już używaną, żeby zdjąć resztki tamtej poprzedniej stylizacji, nie?
Fuj. Few seconds and I already have 5 tips. So they have this curved shape and then with a regular scissors she made them shorter. Dobra, to nie są kwadraty, to są takie troszkę się zwężały te linie boczne. Chyba, że to już jest opiłowane tak, ale widzicie jak to zawija się w dół. To są takie czekoladowe banońki. No. Czy to nadal jest źle dobrany kształt tipsa? Bo teraz tak, nie wiem, bo opada wykreślić. W dół. Opada okay. W dół bardzo mocno. Teraz już można kupić takie tipsy, które nie będą się zawijały jak krugulcze pazury na dół. But then I noticed what the dish with the acetone looked like. Co ty tego co jeszcze było? Nie było w PC. Jezusie Mario! Tego jeszcze nie było. Ona wzięła alkohol. A skąd wziąć alkohol? No z pojemniczka, gdzie się moczyły frezy w tym alkoholu. Czy to jest cebula level master? To już nawet nie master, to jest arcymaster, master of masters, nie? Jak miałeś na przykład Harry'ego Pottera, był ten główny pająk, taki, który zarządzał tymi wszystkimi pająkami, to jest tą główną cebulą wszystkich cebul i oni wychodzą te większe cebule, średnie cebule i mniejsze cebule. Że ona to wyłapała, bo jednak metalowe to jest, nie? To metalowy jest papież wśród cebul. Nawet nie wiem, jak to zapisać w tej księdze. No! Nigdy nie było takiego czegoś jeszcze w procesie. But then I noticed what the dish with the acetone looked like. To był aceton, nie alkohol. To ona w acetonie te frezy moczyła, żeby ten nieutwardzony akryl się po prostu rozmoczył, ten, który tam wlazł pomiędzy ostrza tego frezu. Jezusie Maryjo. Then she added a foil and sealed it with a clear acrylic. Krzywy pazur, nie? Tak naklejony, tak... W ogóle przepiłowane są z tej jednej strony tak bardziej idą, nie? Wódki? Prawa, tak. Prawa strona taka... A lewa strona za każdym razem prosta. A tu przecież one wyglądają, były zmatowione świeżo. Były matowione wcześniej tą opaską ścierną brudną. Ale czekaj. Ale to nie powinno się już odmatowić po tym czasie, jak zanim ona go przykleiła? Cały czas są matowe. To wygląda jak taki ogromny odrost. No tak, bo ona teraz mówi o tym, że nałożyła te folie i przykryła je bezbarwnym akrylem. Then she used this oil on me and since the table was still covered with the dust and there was dust like everywhere and then you have this cuticle oil on top, it doesn't feel very comfortable, you know, when you have this oil and dust, so I really felt like I want to wash my hands once again. A naoliwiła ją na koniec oliwką, ale miała pełno pyłków na rękach, bo chyba po prostu ją albo ta stylistka ubrudziła z tych pyłków, albo kazała jej położyć na te pyły rękę. Fuj. No i powiedziała na sensie, że to nie jest zbytnio przyjemne, kiedy masz pyły, oliwkę i tak się kisisz w tej oliwce z tymi pyłkami. Fuj. So they charged me $60, I left $10 for tips. Now I realized it was probably like not enough. No i zapłaciła dużo. $60? Nie, to na 60 dolarów to jest około 273 zł. I pytanie do widzów, czy za takie paznokcie zapłaciliby taką kwotę? And this is it. So in terms of how she recreated the design and colors, considering the products that they have in the salon, I think it's pretty good. Tutaj Anastasia powiedziała, że jeżeli chodzi o samo odwzorowanie tego wszystkiego, kolorów i stylizacji, którą ona pokazała, to że jest całkiem nieźle. No i faktycznie, no nie ma tragedii. Wygląda to dobrze, nawet przycieniowania tutaj nie zostały źle zrobione. Tak nawet to wygląda dobrze. Jeżeli chodzi się gorszego. Ja też. Jeżeli chodzi o kształt, o długości, o krzywo przyklejone tipsy, o opiłowanie, to nie me gusta. And you may think that this is skin, but no, this is actually acrylic. Tak, tobie jest wszędzie tu powylewane, są schodki porobione, są szpony lecące w dół, bo są po prostu krawędzie dolne całe tutaj. Zobaczcie, gdzie jest linia wzrostu paznokcia. Tu ma być dalej prosta linia, a jest po prostu wyrżnięty. No typowy efekt jajka niespodzianki, moje kursantki będą wiedziały, o co chodzi. Masakra. Masakra. Ja już mam dość, ja stąd wychodzę, ja już idę, nie? Ja już nie mogę na to patrzeć. No, my tu merytoryki nie wprowadzimy więcej, więc dzięki za odcinek. Ciao!